Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym w Łodzi. Będzie rozpoznawana sprawa przeciwko panu Robertowi Kluska o czyn z artykułu 190 kodeksu karnego. Stawił się na rozprawę oskarżony. Jestem. Proszę o imię i nazwisko. Parkowski Grzegorz. No. Wraz z adwokatem. Teresa Gojka. Jako oskarżyciel publiczny stawi się prokurator prokuratury rejonowej w Łodzi. Pani? Aleksandra Lotka. Stawił się również pokrzywdzony. Jan Nowak. Proszę oskarżonego o powstanie. Proszę sądowi powiedzieć, jak się pan nazywa, czym się pan zajmuje i gdzie pan mieszka. Nazywam się Robert Kluska, mieszkam w Łodzi, pracuję dorywczo, nie mam stałej pracy. Dziękuję, może pan usiąść. Czy ktoś z obecnych tutaj osób chciałby złożyć jakiś wniosek formalny przed otwarciem przewodu sądowego? Nie, dziękuję. Otwieram przewód sądowy i udzielam głosu pani prokurator. Oskarżam Roberta Kluskę, syna Mariana i Anny z domu Kowalczyk, urodzonego 1 stycznia 1985 roku w Łodzi, zamieszkałego w Łodzi, ulica Oponowa 7/8, o to, że w dniu 2 stycznia 2012 roku z numeru 101-201-301 zadzwonił do Jana Nowaka i zagroził mu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę polegającym na spaleniu pokrzywdzonemu mieszkania i samochodu oraz zabiciu go, co wzbudziło uzasadnioną obawę Jana Nowaka, że groźba ta zostanie spełniona, to jest o przestępstwo z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. Dnia 2 stycznia 2012 roku komisariat policji w Łodzi Bałty przyjął zawiadomienie o przestępstwie od Jana Nowaka. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon komórkowy pokrzywdzonego zawierający SMS wysłany z numeru 101-201-301 o treści: Twoje dni są już policzone i za niedługo spalę ci mieszkanie i samochód, a na końcu zabiję ciebie. Podczas zatrzymania Roberta Kluski zabezpieczono przy nim telefon komórkowy, a w pamięci karty SIM o numerze 101-201-301 SMS o wyżej wymienionej treści. W oparciu o zebrane dowody Robertowi Kluszce został postawiony zarzut z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. Robert Kluska w toku przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień. Mając na względzie poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, skierowanie do sądu niniejszego aktu oskarżenia uznać należy za uzasadnione. Dziękuję pani prokurator. Proszę oskarżonego o powstanie. Czy zrozumiał pan zarzuty stawiane w akcie oskarżenia? Tak, zrozumiałem. Czy przyznaje się pan do zarzuconego mu czynu? Nie przyznaje się. Pouczam oskarżonego, że przysługuje mu prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może też pan bez podania przyczyny odmówić składania wyjaśnień bądź odmowy odpowiedzi na pytanie. Pouczam także pana, że składanie fałszywych zeznań wiąże się z odpowiedzialnością karną. Czy rozumie pan? Tak, rozumiem. W takim bądź razie, czy chce pan składać wyjaśnienia? Tak. W takim bądź razie proszę powiedzieć, co pan wiadomo w sprawie? Znaczy, znam pokrzywdzonego. Znaczy z widzenia można tak powiedzieć, że go znam, ponieważ mieliśmy okazję poznać się na jednej z imprez. Znaczy ja nie byłem tam zaproszony, ale przyszedłem na chwilę porozmawiać z moją byłą dziewczyną, ponieważ się o nią bardzo martwiłem. Byłem pewnego dnia w Łodzi na Dumówce, to była, nie pamiętam już ulicy. Poszedłem tam, ponieważ dzwoniłem do Moniki, ale ona nie odbierała telefonu i bardzo się o nią martwiłem, tak? Znaczy, pomimo tego, że zerwaliśmy z sobą więź jakąś tam emocjonalną, trzymaliśmy kontakt no, cywilnie, tak? W sensie takim, że prywatnie się spotykaliśmy na kawę czy herbatę. I bardzo się martwiłem. Widziałem, że poszła na imprezę, na domówkę do Piotra, Florka. I postanowiłem tam podjechać, ponieważ wiedziałem, gdzie mieszka. Poszedłem tam, zostałem wpuszczony do mieszkania. No i chwilę rozmawiałem z Moniką, po czym podszedł do mnie Piotr i kazał mi stanowczym, takim bardzo agresywnym nawet tonem, że mam stąd wyjść. Powiedziałem, że tak, że chwilę już wychodzę i mówię, nie mam przyjemności w ogóle z tą rozmawiać i tak dalej, i zaraz wyjdę. No tak się też stało, że zostałem wyrzucony z tego mieszkania, szarpany, praktycznie można powiedzieć poniżony w jakiś sposób, tak? No i wyszedłem stamtąd. Byłem bardzo zły z tego powodu, bo później się dowiedziałem tak naprawdę, że to jest nowy chłopak Moniki. No i tyle praktycznie, co mam do powiedzenia w tej sprawie.
Mówi oskarżony, że został oskarżony, wyrzucony od swojego kolegi, tak? Znajomego, tak? Taki, to nie jest taki znajomy, z którym idę na piwo i czy wypiję z nim drinka, nie wiem, w klubie czy pójdziemy. Tylko to jest taki z widzenia, tak? Tak, z prawdy wynika, że był to również bardzo dobry kolega pokrzywdzonego, więc jak pan tego pokrzywdzonego z widzenia mógł znać, jeżeli jesteście znajomymi? Znaczy, ja traktuję z widzenia znajomych, tak? To, że z kimś przebywam w gronie, na przykład idziemy na imprezę większym gronem, to nie znaczy, że to jest tak naprawdę jakiś tam mój bliski przyjaciel. Może to być znajomy znajomego i tak naprawdę wtedy taką osobę nazywam znajomą z widzenia. Czyli nie przyznaje się pan do zarzuconego mu konkretnie czynu, tak? O groźbę karalną. Nie przyznaję się. Daj głos pani prokurator. Dziękuję. Panie oskarżony, pan tutaj opowiada o sytuacji, która miała miejsce w 2005 roku, a nie jest pan oskarżony o to, że wtedy coś się wydarzyło, że poszarpał się pan z pokrzywdzonym. Jest pan oskarżony o wydarzenie, które miało miejsce w 2012 roku. Jest pan oskarżony o to, że dzwonił pan do pokrzywdzonego i groził mu pan w tym telefonie. Co pan ma do powiedzenia na ten temat? Mam numer telefonu do Piotra. Ale nie przypominam sobie, że on do niego dzwonił i groził mu. Jak pan wytłumaczy to, że w telefonie, w pamięci karty SIM, pana telefonu, który został przy panu znaleziony, znalazł się ten SMS, o którym pan pokrzywdzony mówił? Znaczy się, ja telefon dobrowolnie wydałem do akt postępowania, został mi zatrzymany, dobrowolnie, nie przymusowo. I nie wiem, jak to wytłumaczyć, ponieważ ja takiego SMS-a nie pisałem, tak? A wcześniej również w tym telefonie w historii połączeń widać ewidentnie, że dzwonił pan do pokrzywdzonego. Ja nie ukrywam tego, że dzwonię. No. I co pan wtedy powiedział? Nie wiem. Nie pamięta pan, co pan no mam jego numer, jakiś tam kontakt mamy oczywiście, że możemy dzwonić, tak, do siebie, ale nie przypominam sobie, żebym mu groził, tak? To co pan mu powiedział w tej rozmowie? Ja nie wiem, nie pamiętam. Nie pamięta pan? Tak. A później wysłał pan SMS-a o treści: spalę ci mieszkanie, spalę ci samochód i cię zabiję. Na pewno nie wysłałem takiego SMS-a, nie jestem zdolny na takich rzeczy. A czy ktoś był z panem wtedy? Ale kiedy? Wtedy, kiedy został wysłany ten SMS. Kiedy został wysłany ten SMS? Proszę pana, 2 stycznia 2012 roku. Pamiętam, że 2 stycznia byłem na imprezie, która zawierała bardzo dużo osób. Nie umiem powiedzieć, no, dostęp do telefonu może mieć każdy, bo telefon mogę odłożyć na stole, może mogę pójść do toalety i ktoś może to zrobić za mnie, tak? Wysłać jakiegoś SMS-a. I nie sugeruje pan, że ktoś zna pana Jana Nowaka i na może nie zna, tylko mam go zapisany w telefonie Jan Nowak no i ktoś mógł, znając historię, jaka się zdarzyła, zrobić jakiegoś psikusa żartem. Ale okay. Żartem pan zadzwonił? Też nie groźbą? Przypominam sobie takiej rozmowy. No, proszę pana, w telefonie ktoś mógł zadzwonić z mojego numeru telefonu do pokrzywdzonego i mu grozić, ale to nie mogłem być ja. Na jakiej podstawie ktoś, że pomimo to, że to był mój telefon, może sądzić, że to byłem ja. A czy z pana kręgu znajomych zna pan kogoś, kto ma coś do zarzucenia pokrzywdzonemu? Nie wiem, no może być to osoba, która po prostu w jakiś sposób współczuje mi tego, co się zdarzyło wcześniej, kilka lat wcześniej i w jakiś sposób, nie wiem, chciała po jakimś czasie się odegrać, nie konsultując tego w żaden sposób ze mną, za moimi plecami, wykorzystując między innymi telefon komórkowy mój. Ja tego już takiego czegoś nie zrobiłem. Proszę pana, ta sytuacja, o której pan wcześniej mówił, wydarzyła się 7 lat temu, 7 lat przed tą groźbą. Czy uważa pan, że ktoś po 7 latach jeszcze pamiętałby tą sytuację, która... Myślę, że tak. I kto to mógłby być? No ktoś z moich znajomych, nie umiem powiedzieć kto. Czy wtedy wszystkim pamiętam, znajomym że byłem na imprezie i... No mam takich bliskich znajomych i nie mam ich 2 czy 3, no. Wiadomo, że każdy z nas ma większą grupę znajomych, a jak się z kimś się spotykało... Czyli nie jest pan w stanie podać imienia i nazwiska osoby, której pan o tym mówi. Dobrze, ja nie mam nic. Pani mecenas? Tak, ja mam pytanie. Oskarżony powiedział, że istnieje możliwość, że ktoś mógłby korzystać z pana telefonu. Tak. Zatem, czy mógłby oskarżony powiedzieć, czy użyczał dnia 2 stycznia 2012 roku telefonu komuś? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy użyczałem. No, mogło tak być, to była impreza, piłem alkohol. Naprawdę niewiele pamiętam z tej imprezy. Pamiętam, że było bardzo, bardzo dużo osób. To była taka mocna, można powiedzieć, domówka. To było poza
łodzią, to był taki, no, był taki bardzo, bardzo duży dom i bardzo dużo ludzi. Mój telefon na pewno położyłam gdzieś, bo nie mam zwyczaju na imprezie go nosić przy sobie. Każdy mógł mieć do niego dostęp. Nie mam jakiegoś zablokowanego telefonu na kod, żeby no, włączyć i zobaczyć, jakie jest historia połączeń, czy dojść do książki połączeń. To była domówka, że pan pił alkohol, tak? Tak. Jakiej ilości tego alkoholu pan pił? No bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że około, na pewno piłem pół litra. Dobrze, jak pan zatem wytłumaczy fakt, że kilka godzin po otrzymaniu zawiadomienia popełnienia przestępstwa przez Jana Nowaka został pan zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i oni nie stwierdzili, żeby pan był pod wpływem alkoholu? Nie wiem, może tego dnia organizm szybciej oczyścił się z toksyn alkoholowych, a po drugie, gdybym wysłał takiego SMS-a i widział, że mógłbym mieć z tego tytułu problemy, to bym na pewno go skasował, tak? A on był w historii wiadomości. I nie miałbym, i sam dobrowolnie oddałem ten telefon. Proszę zaprotokołować, że oskarżony nie przyznaje się do zarzuconego mu czynu i twierdzi, że ktoś z jego znajomych mógł wysłać SMS-a z groźbą karalną do pokrzywdzonego. Dziękuję. Czy strony mają jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy podczas przyjazdu funkcjonariuszy do pańskiego domu było przeprowadzone badanie alkomatem na zawartość alkoholu we krwi? Nie przypominam sobie. Dobrze, dziękuję. Miałam więcej pytań. Ja mam jeszcze, jeżeli można. Pani mecenas, jeżeli ktoś wypił bardzo dużo alkoholu, to zapewniam panią, że nie trzeba sprawdzać alkomatem, żeby wyczuć od drugiej osoby alkohol. Dziękuję. No, oskarżony mówi, że funkcjonariusze nie wykonali tego badania i że jego organizm szybko likwiduje nadmiar alkoholu we krwi, także... Szczególnie, że ćwiczy na siłowni, to witam. No, także... To tak nie jest szybsze. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, dziękuję. W takim razie wzywam na świadka pokrzywdzonego pana Jana Nowaka. Dzień dobry, proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Jan Nowak. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy jest pan spokrewniony z oskarżonym? Nie. Czy strony wnoszą o przesłuchanie świadka z przyrzeczeniem? Nie, dziękuję. Pouczam w takim bądź razie pana, że składanie fałszywych zeznań wiąże się z odpowiedzialnością karną. W takim bądź razie mi pan powie, co panu wiadomo z sprawy. W sprawie wiadomo mi jest tyle, iż dnia, to znaczy w lipcu 2005 roku do mojego mieszkania zapukał oskarżony. Otwierając mu drzwi, no w tym momencie przebywałem w kuchni, piłem kawę. Otwierając mu drzwi z kubkiem kawy, oskarżony rzucił się na mnie, wylewając mi tą kawę na rękę, po czym otrzymałem od niego silny cios w brzuch, co mnie troszeczkę oszołomiło. Następnie kątem ucha jakby słyszałem tylko już, jak wykrzykiwał, że odbiłem mu dziewczynę, że to jest jego jedyna miłość w życiu, że się na mnie zemści. Jakoś ostatnimi siłami udało mi się go wziąć i wyrzucić z mojego mieszkania. Po czym zaryglowałem drzwi i starałem się jakby zapomnieć o tej całej sytuacji, gdyż no, jego stan wskazywał na duże zużycie spożycia alkoholu. No ale ta sytuacja jakby nie uległa zakończeniu. Zacząłem otrzymywać telefony, głuche telefony, jakieś SMS-y. W międzyczasie po tej całej sytuacji zmieniłem swój numer telefonu. No i już po no, dosyć długim okresie czasu, no, po 7 latach, tak, zacząłem otrzymywać telefony z pogróżkami z numeru oskarżonego, że mnie zabije, że spali mi samochód, spali mi dom, zniszczy mi życie. No i po pierwszym takim telefonie od razu udałem się na policję. Przed samym wejściem nawet do komisariatu, aby złożyć zawiadomienie, otrzymałem jednocześnie SMS-a, również z numeru oskarżonego, który jakby potwierdzał całe te jego wcześniej złożone deklaracje. I obawiając się o swoje życie, zgłosiłem się na komisariat, zgłaszając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Proszę powiedzieć Wysokiemu Sądowi, dlaczego po sytuacji z lipca 2005 roku, jeżeli oskarżony napadł na pana w pana mieszkaniu, nie wezwał pan policji? Z uwagi na to już widziałem, jaki jest jego stan, to jakby, no, żeby mocno pod wpływem alkoholu się znajdował, tak? Jednocześnie
jakby mój uszczerbek na zdrowiu no, nie wskazywał na to, aby wyciągać za to jakiekolwiek tam konsekwencje karne, tak? No skarżony mógł również zrobić krzywdę komuś innemu, więc no, pana obowiązkiem było jednak zawiadomić policję o całym zdarzeniu. Proszę mi powiedzieć, skąd wie pan, że otrzymał pan pogróżki z telefonu oskarżonego? Nie. SMS-y, jakie otrzymywałem, były z jego numeru telefonu, a telefony z pogróżkami to poznałem go po głosie. A ma pan zapisany jego numer telefonu, że wiedział pan, że to od niego? Tak. Dziękuję. Panie pokrzywdzony, czy wtedy, tego dnia, kiedy przyszedł oskarżony do pana i na pana napadł, czy ktoś z panem był wtedy w mieszkaniu? Nie. Był pan sam, tak? Byłem sam, pracowałem. A proszę mi powiedzieć, czy pan wie, dlaczego oskarżony chowa do pana taką urazę? Ponieważ uważa, że odbiłem mu dziewczynę. Dobrze. Czy to prawda? Powiem tak, wysoki sędzie. Nie mamy wpływu na uczucia. Tak? No tak, ale czy to prawda, że oskarżony może do pana chowa taką, takie uczucie, czy... Czy oskarżony był wtedy z dziewczyną, z którą podobała się? Jak to wyglądało? Czy ma prawo chować do pana? Nie, moim zdaniem nie ma żadnego prawa do chowania urazy. To była dobrowolna wola Moniki. Proszę pana, mówił pan kilkakrotnie o tym, że zmienił pan numer telefonu i nadal dostawał pan SMS-y z pogróżkami, telefony. Proszę mi powiedzieć, jak oskarżony wszedł w posiadanie pana numeru? Czy pan mu go podawał? Nie, nie podawałem swojego numeru. Czyli oskarżony zabiegał o to, żeby zdobyć pana numer? Najprawdopodobniej tak. Dobrze. Czy w tych SMS-ach, czy w tych telefonach oskarżony wspominał, że jest na pana taki, nazwijmy to zły, z tego powodu właśnie, że odbił mu pan dziewczynę? Tak. Twierdził, że odbiłem jemu miłość jego życia. I za to się na mnie zemści. Proszę mi powiedzieć, czy te SMS-y i telefony, one trwały przez jakiś długi okres czasu, czy one się nasiliły tuż przed tym, jak pan zawiadomił o popełnieniu przestępstwa, czy to przez te 7 lat to tak trwało, czy to były takie momenty? To znaczy, na początku, po całej tej sytuacji z 2005 roku otrzymywałem SMS-y typu treści, że ona mnie zdradza, coś w tym stylu. Następnie był pewien jakby okres przestoju, tak? Kiedy otrzymywałem te SMS-y, wziąłem i zmieniłem swój numer telefonu, zlikwidowałem tamten stary. Otrzymałem nowy numer od operatora. Następnie, no tak jak mówię, był dosyć długi okres spokoju i nasiliło się to znowu jak ostatnimi czasy. Tak, ja mam pytanie. A czy w rozmowie telefonicznej rozpoznał pan głos oskarżonego? Tak. A na jakiej podstawie pan go rozpoznał, skoro mogą być inne osoby, które mają taki sam głos, podobny? No, wcześniej rozmawialiśmy ze sobą też przez telefon, tak? Byliśmy kiedyś znajomymi. Wcześniej to znaczy kiedy? No, przed 2005 rokiem. Mhm. A skoro zmieniał pan numer telefonu, to po co zapisywał pan numer oskarżonego w tych telefonach? Zrobiłem sobie kopię kontaktów ze starej karty, aby nie stracić wszystkich numerów. Aha. A oskarżony twierdzi, że rzadko ze sobą rozmawiacie. Zatem jest tutaj pytanie. Świadek twierdzi, że to oskarżony napadł na niego, a może to świadek napadł na oskarżonego, ponieważ przeszkadzało mu zachowanie oskarżonego wobec Moniki Ptaka. Proszę mi wyjaśnić, w jakim celu w tym momencie oskarżony pukał do mnie do domu i spowodował oparzenie mojej dłoni, rzucając się na mnie, rozlewając kawę. Proszę świadka odpowiedź na pytanie pani mecenas, tak? A nie zadawanie pytania pani mecenas. To jeszcze raz poproszę o pytanie. Mówi pan, świadek twierdził, że to oskarżony napadł na pana, a być może było tak, że to świadek napadł na oskarżonego, ponieważ przeszkadzało panu zachowanie oskarżonego wobec Moniki Ptak, pana aktualnej dziewczyny wówczas. Nie, nie miałem takich powodów. Pani mecenas, ja pragnę zauważyć, że to oskarżony przyszedł do pana pokrzywdzonego, a nie na odwrót. Tak, ale oskarżony twierdzi przed chwilą w naszej rozmowie tutaj indywidualnej, że zdarzały się także takie sytuacje, że to świadek przychodził do niego także z pewnymi pretensjami, tak? Nie, nie było w ogóle takich sytuacji. O,
Dziękuję, Wysoki Sądzie, nie mam nic pytań. Dziękuję. Możecie wychodzić. Wzywam na świadka panią Monikę Ptak. Proszę powiedzieć, jak się pani nazywa? Monika Ptak. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Nie. Pouczę właśnie w takim razie panią, że składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialnością karną. Czy rozumie pani? Tak. Czy strony wnoszą przesłuchanie świadka z przyrzeczeniem? Nie. Dziękuję. Proszę w takim razie powiedzieć, co może pani nam powiedzieć o całej sytuacji zaistnieniu pomiędzy oskarżoną a oskarżonym a pokrzywdzonym? To znaczy o tej sytuacji, co była w styczniu 2012 roku, to ja niewiele mogę powiedzieć. Nic nie wiem, bo od dłuższego czasu nie mam kontaktu ani z Robertem, ani z Jankiem. Czyli nic konkretnego pani w sprawie tej powiedzieć nie może, tak? A proszę nam powiedzieć, czy jest pani spokrewniona z oskarżonym? Nie. Nie jest pani spokrewniona. A czy jakieś więzi bliższe niż tylko znajomość państwa kiedyś wiązały? Tak, kiedyś byliśmy razem. I co może pani powiedzieć o zachowaniu oskarżonego podczas, gdy państwo byliście razem w związku? Robert był porywczy. To był główny powód, dla którego z nim zerwałam. On był wtedy zły za to, że się z nim rozstałam. Czy dawał pani to jakoś do zrozumienia? Tak, on po naszym rozstaniu ciągle nękał mnie telefonami, dlaczego się rozstaliśmy, że on mnie tak bardzo mocno kocha, że chce, żebym do niego wróciła. Ale ja już wtedy nie chciałam. Wiedziałam, że zachowanie Roberta mi nie odpowiada. A co może pani powiedzieć więcej o panu Janu Nowaku? Z Jankiem poznałam się na imprezie u naszego wspólnego kolegi Piotrka. Nie byłam z nim długo, bo Robert się w to wtrącił i Janek po prostu po jakimś czasie znalazł sobie inną dziewczynę, mnie zostawił, bo chciał mieć święty spokój. Mhm. Czy w 2005 roku była pani z panem Nowakiem już, czy z panem Kluską? Z Jankiem byłam chwilę po tym, jak się rozstałam z Robertem, więc to był okres chyba tych samych wakacji, chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Czyli coś o napaści oskarżonego na pokrzywdzonego w jego własnym mieszkaniu. Czy może pani coś więcej na ten temat powiedzieć? Janek mi kiedyś coś wspominał, że Robert u niego był, ale go wywalił z domu. Ja w to nie wnikałam, bo mnie to wcale nie dziwiło. Takie zachowanie Roberta było na porządku dziennym. Ale po jakimś czasie, jak on go nękał tymi telefonami, Janek powiedział, że ma dość, chce mieć spokój i odszedł ode mnie, znalazł sobie wtedy nową dziewczynę. Czy może pani coś więcej powiedzieć na temat pana Jana Nowaka? Czy jest on zdolny do zachowań agresywnych? Nie, on jest raczej spokojny z tego, co kojarzę. Nie byłam z nim długo, więc nie wiem, jakby było później, ale przez ten krótki okres, co byliśmy razem, był zupełnym przeciwieństwem Roberta. Dobrze, dziękuję. Oddaję głos pani prokuratorze. Dziękuję. Proszę świadka, niech świadek powie o tym, jak doszło do rozstania między panią a oskarżonym. Spotkaliśmy się kiedyś, już teraz nie pamiętam, czy to było w jakiejś restauracji, czy gdzieś, i mu powiedziałam, że zachowanie jego mi przeszkadza i że nie chcę już być z nim wtedy. Czy pani wtedy wspomniała cokolwiek o Janu Nowaku? Nie, bo Janka jeszcze wtedy nie znałam. Janka poznałam dopiero później na tej imprezie. Czyli głównym powodem, albo jedynym, jak pani to określi, rozstania z panem oskarżonym było? Jego zachowanie. Mecenas? Takie mam pytanie. Czy mogłaby pani opisać, jak wyglądało porywcze zachowanie oskarżonego podczas związku? Janek Robert bardzo często wybuchał złością, z byle jakiego powodu, ciągle krzyczał. Jak byliśmy razem na jakichś imprezach, wypił sobie, to wtedy był bardzo porywczy, był bardzo zazdrosny. Nie mógł się żaden inny facet na mnie spojrzeć, bo od razu chciał go bić. A czy to mogła być szkodliwa złość dla innych osób, na przykład pani otoczenia? Tak, bo nieraz było, że kogoś popchnął, kogoś uderzył, tylko że to były takie tylko tam przepychanki. Oskarżony stwierdzi, że otrzymywał z panią przyjacielskie stosunki. Jak pani się do tego... To nie były przyjacielskie stosunki. Owszem, spotykałam się z nim parę razy na kawę, ale żeby mu w końcu uświadomić, że to jest koniec i żeby dał mi święty spokój. Aha, dziękuję, Wysoki Sądzie, nie mam więcej pytań. Czy oskarżony pytanie do świadka? Dziękuję, może świadek odejść. Wzywam na świadka pana...
Dzień dobry, proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Piotr Kalek. Gdzie pan mieszka? W Łodzi. Czy był pan karany ze składaniem fałszywych zeznań? W takim razie pouczę pana, że składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialnością karną. Czy strony wnoszą o przesłuchanie świadka z przyrzeczeniem? Dziękuję. Pani mecenas? Nie, dziękuję. W takim razie, w razie proszę świadka powiedzieć, czy jest pan spokrewniony z oskarżonym? Nie, nie jestem. Czy jakieś stosunki przyjacielskie pana wiążą? Czy znam z widzenia tego pana, ale nie jest jakimś moim zażyłym znajomym, dlatego go znam tak tyle o ile. Czy może pan coś więcej powiedzieć o sytuacji sprzeczki pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym panem Janem Nowakiem? W zasadzie tą sytuację znam tylko z opowiadań Janka, bo mówił właśnie, że ten tu pan, chodziło o dziewczynę, było chyba Jana, że tą Monikę, że się poznali nas na imprezie, że on nękał, jakieś SMS-y wysyłał, jakieś telefony dziwne. Praktycznie tylko tyle wiem, tylko takie opowiadania z jego strony, ale co właściwie zdarzyło się, to tak ciężko mi powiedzieć. Czyli oskarżonego zna pan tylko z widzenia, tak? No, tak, tak, tak. A pokrzywdzonego, pana Jana Nowaka? Znaczy my wychowaliśmy się na jednej dzielnicy, także ze szkoły, także ta znajomość jest już taka dłuższa, także no długo się znamy. Nie jest to może jakiś mój przyjaciel czy coś takiego, ale no znamy się. I powiem pan Wysokiemu Sądowi, czy pan Jan Nowak ma zachowania agresywne, jest zdolny do napaści? Nie wydaje mi się. Raczej jest spokojnym człowiekiem i nawet na imprezie czy coś. Nie zdarzyło się jakieś takie sytuacje, żeby agresywny. Czyli nie był pan świadkiem sytuacji wzburzonego pana Jana Nowaka? Nigdy. Dziękuję, oddaję głos pani prokurator. Proszę świadka, nie świadek powie, czy ma pan informację o tym, dlaczego pana przyjaciel, kolega Jan Nowak zmienił na nasze żona? No jak mi mówił, no, że był nękany jakimiś tymi SMS-ami od tego pana i mówi, że ma tego dosyć już, że cały czas dostaje jakieś pogróżki, jakieś dziwne SMS-y i mówi, zmieni numer i będzie miał chociaż spokój jakiś, a nie, że to... Pani mecenas? Czy oskarżony ma pytania do świadka? Tak. Proszę. Czy świadek był świadkiem tego jakiejkolwiek rozmowy telefonicznej skierowanej ode mnie do pokrzywdzonego? W nocy był jakieś tam w bardzo późnych godzinach. Jakieś telefony, głuche telefony i także nie było mnie przy tym. Czyli tylko wiem z opowiadań. Tylko i wyłącznie opowiadania, tak? Mhm. A czy zdarzało się tak, żeby pokrzywdzony opowiadał jakieś dziwne historie, które w rzeczywistości nie miały mieć miejsca? W sensie? Myślał, dopowiadał sobie cokolwiek. Nie, raczej nie zdarzyło. Nie wydaje mi się, żeby sobie dopowiadał, że miał jakąś bujną wyobraźnię. Janek jest takim facetem, który raczej jest konkretny i nie wydaje mi się. Konkretny w jakim sensie? Konkretny wiek. Znaczy, w sensie, że nie opowiada jakichś głupot. Jak ktoś mówi, to raczej tak jest. Raczej... Ale czy zdarzy się tak, żeby na przykład coś sobie dopowiedział, żeby ją przymknął bardziej? Nie, nie. Dziękuję, może się odejść. Wzywam na świadka funkcjonariusza policji Łodzi. Pan Zagrażka Łodzi. Proszę powiedzieć, jak się pani nazywa? Agata Bagia. Gdzie pani pracuje? W Komendzie Powiatowej Policji w Łodzi. Czy była pani składana za składanie karanych fałszywych zeznań? Oczywiście, że tak. Czy jest pani spokrewniona z oskarżonym? Nie. Pouczę panią w takim razie, że składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialnością karną. Czy strony wnoszą o przesłuchanie świadka z przyrzeczeniem? Nie. Proszę w takim bądź razie, panie funkcjonariusz, o powiedzenie Wysokiemu Sądowi, co wiadomo pani w sprawie groźby karalnej z zawiadomienia pana Jana Nowaka na pana Roberta Kluskę? 2 stycznia 2012 roku około godziny 22.10 na posterunek policji, Komendy Policji w Łodzi stawił się Jan Nowak, który zawiadomił ustnie mnie jako funkcjonariusza publicznego o popełnieniu przestępstwa przez Roberta Kluskę. Następnie nastąpił wpisanie protokołu z ustnego zawiadomienia, i w którym Czy rozumiem, że ma pani protokół ten przy sobie? Tak. Czy mogłabym prosić? Tak. Moje pierwsze spotkanie z Robertem nastąpiło w dniu 21 lipca. O okazanie Wysokiemu Sądowi protokołu, proszę. W takim razie protokół znajduje się. Dziękuję. Wysoki Sąd musi sprawdzić, co pani funkcjonariusz ma
do przeczytania. Proszę powiedzieć, co wydarzyło się po złożeniu zawiadomienia przez pokrzywdzonego? Pokrzywdzony został poinformowany przysługującym prawem obowiązkiem, następnie policja sporządziła wniosek o wszczęcie dochodzenia przeciwko Robercie. I proszę, niech funkcjonariusz policji nam opowie, co wyszło na jaw podczas dochodzenia. Co może więcej pani powiedzieć? Że zostały zabezpieczone SMS-a, także billingi od operatora. Połączyć przechodzących. Oddaję głos pani prokurator. Dziękuję. Czy jakaś świadek była przy zatrzymaniu oskarżonego? Nie. A proszę mi powiedzieć, czy świadek pamięta treść SMS-a, który... Zostało przytoczone. Ale się pamiętam, o sytuacji, kiedy poszedłem przyszedł. Tak, tak, tak. Jak zachowywał się przyszedł? No bardzo, bardzo był rozdrażniony całą tą sytuacją. Wskazywał także na takie pobudzenie emocjonalne w związku z tym. Czy świadek wspominał coś, że takie sytuacje miały miejsce wcześniej? Tak, 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 bo to było w protokole. Ale to my mamy w protokół babci odkażenia, nie chodzi o pani wspomnienia jak się. Tak, tak, wspomniał. Pani mecenas? Ja takie mam pytanie. A czy było zabezpieczone z telefonu ślady biologiczne? Nie. A dlaczego oskarżony został przesłuchany zgodnie z artykułem 183 w charakterze świadka? Od razu został mu postawiony zarzut... W charakterze świadka został przesłuchany Monika, tak? Następnie został przesłuchany także oskarżony i na tej podstawie został przedstawiony zarzut z artykułu 190. A czy zebrano wiele dowodów wskazujących na to, że oskarżony... Pani mecenas, było prowadzone dochodzenie. Tylko, że my nie wiemy, jaki materiał dowodowy w sprawie. Pani mecenas, trzeba było zapoznać się z aktami sprawy. No, pan też powinien było sprawdzać, czy się ma Pani mecenas. W takim razie sąd zamyka rozprawę i udzielam głosu pani prokuratorowi. Dziękuję. Wysoki sądzie, w toku dzisiejszego postępowania został przytoczony szereg dowodów, które jednoznacznie wskazują na winę oskarżonego. Przede wszystkim został zabezpieczony telefon komórkowy, który jest zarejestrowany na oskarżonego, z którego zostały wykonane szereg połączeń w różnych okresach czasu, z których zabezpieczono SMS o treści, o której opowiadał pokrzywdzony w swoim zgłoszeniu o przestępstwie. Zarówno świadkowie również wskazują jednoznacznie, że oskarżony jest osobą wybuchową, agresywną, która nie kontroluje do końca swoich zachowań, która ma ewidentny żal do pana pokrzywdzonego za to, że 7 lat temu odbił mu dziewczynę i jak widać ten żal nadal z nim jeszcze jest. Znajomi oskarżonego również wskazują na to, że przejawiał zachowania agresywne. Także to, że dopuścił się tutaj groźby, jakby jednoznacznie potwierdza tutaj dowody z zeznań świadków. Pokrzywdzony, mimo że zmienił... Proszę o ciszę pokrzywdzonego. Oskarżony zabiegał o to, żeby znaleźć ten numer, aby dalej tutaj gnębić pana pokrzywdzonego, aby dalej mu grozić. Nie można powiedzieć, że to było jednorazowe, tak jak pan oskarżony tutaj wspominał, że może ktoś wziął jego telefon, ale on nie pamięta kto, nie może wskazać na taką osobę. Także jednoznacznie mamy tutaj dowód na to, że to oskarżony swoim działaniem powodował to, że pokrzywdzony w końcu nie wytrzymał i po groźbie zamordowania go tak w końcu poszedł na policję i złożył zeznania w tej sprawie. Oskarżony jakby z taką osobą, do której nie do końca też dochodzi fakt, że to nie przez pokrzywdzonego rozpadł się jego związek z panią Moniką, ale tak jak on tutaj świadek wskazywał kilkakrotnie, właśnie przez takie zachowania. Także gdyby oskarżony posłuchał tej swojej, jak mówi, wielkiej miłości, która tłumaczyła mu, że Jan tutaj pokrzywdzony nie jest sprawcą rozpadu ich związku, prawdopodobnie do takiej sytuacji by nie doszło. Jednak doszło do takiej sytuacji, oskarżony groził pokrzywdzonemu. Były to groźby, które naprawdę wzbudzały obawę pokrzywdzonego o jego zdrowie, o jego życie. Dlatego wnoszę, tak jak w akcie oskarżenia, wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 12 miesięcy ograniczenia wolności. Pani mecenas? Tak, Wysoki Sądzie, oskarżony od początku nie przyznaje się, że to on wysyłał SMS-y zawarte w telefonie. Dnia 2 stycznia 2012 roku był pod wpływem alkoholu, dużo tego dnia wypił,
A natomiast w postępowaniu zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził, że to oskarżony wysyłał telefony, ponieważ numery te były zastrzeżone. A ponadto nie przeprowadzono także postępowania, na podstawie którego można było dowodnić winę tutaj innym osobom, które mogły znajdować się w kręgu osób podejrzanych podczas imprezy, na której wiele osób miało dostęp do telefonu oskarżonego. Ponadto oskarżony nie był wcześniej karany, a jako że, jak już wspomniałam, numer był zastrzeżony, wnoszę o uniewinnienie oskarżonego. Czy oskarżony chciałby coś powiedzieć? Wnoszę o uniewinnienie mnie, tak? Ponieważ nie poczułam się do winy, żebym wysłał tego SMS-a. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie wysłałam tego SMS-a. I nie miałbym. To, że jestem porywczym człowiekiem, nie znaczy, żebym komuś grozi, tak? A w szczególności w taki sposób. To wszystko. Dziękuję. Ogłoszenie wyroku nastąpi po przerwie. Błędy proceduralne, które się pojawiły. Nie, właśnie mamy to już w zasadzie już trzeci kazus, a w związku z powyższym Państwo żeście już nabrali pewnej nawet rutyny i w związku z powyższym tych błędów jest coraz mniej, ale my nie uniknęliśmy ich. Otóż najważniejsza rola, tak jak zawsze podkreślam, jest rola sędziego, który no, powinien znać procedurę w jednym palcu, a w związku z powyższym te braki najwięcej wychodzą u osoby, która ma rolę sędziego. Warto byłoby się zapytać po tym, jak się pouczyło oskarżonego, między innymi o prawie do składania wyjaśnień i prawie do odmowy składania wyjaśnień, czy chce składać wyjaśnienia. Natomiast sąd tutaj jak gdyby od razu z marszu powiedział, że co pan ma do powiedzenia. No, samo przez się, gdyby oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, no to pewnie by odmówił, jeżeli zrozumiał wcześniej te pouczenia. Kolejną rzeczą, która nam tutaj może umknęła, ale to z uwagi na fakt, że żeśmy sobie ustalili, że wszyscy siedzimy na sali, no niemniej jednak sąd powinien sprawdzić, czy na sali są świadkowie, bo w normalnej sytuacji, jeżeli są, to powinni tą salę opuścić, a w związku z powyższym sąd poza stwierdzeniem, czy jest na sali pokrzywdzony, również powinien ustalić, czy pozostali świadkowie są na sali. Pani prokurator bardzo dobrze przygotowała akt oskarżenia, w związku z powyższym przeczytała go w całości, chociaż również mogła ograniczyć do sfery związanej z zarzutami. Jak Państwo pamiętacie, jest to sytuacja, w której za zgodą stron można się ograniczyć do samych zarzutów. No, pani prokurator zaczęła czytać. W praktyce to wygląda w ten sposób, jak Państwu podkreślałem, że jednak ogranicza się do treści przedstawionych zarzutów. Kolejna sytuacja. Otóż błąd, który nie ma większego znaczenia, no niemniej jednak dopowiem, sąd, kiedy przepytywał pokrzywdzonego, stwierdził, że w tym pierwszym, tej pierwszej sytuacji z 2005 roku miał on obowiązek powiadomić policję. Nie, on takiego obowiązku nie miał. Thank you.